na scenę wystąpią melomani, bo to oni dzisiaj są bohaterami tego spotkania. Grupa Melomani działa przy naszym uniwersytecie od 2004 roku. Na początku kierownikiem grupy melomanów była nasza koleżanka pani Danuta Kawrońska. Od 2006 roku kierownikiem była, jest i mamy nadzieję, że jeszcze długo z nami będzie Weronika Lipiecka. To już 12 lat, proszę Państwa. Dziś grupa Melomani liczy 35 osób, tych tak zwanych osób stałych, aktywnych i mocno zaangażowanych w zajęcia. Zajęcia odbywają się raz w miesiącu w Zespole Szkół Muzycznych w Pile w takiej oto formie. Są to audycje muzyczne, zajęcia rytmiczno-ruchowe oraz koncerty, recitale dyplomantów, absolwentów, pedagogów i uczniów szkoły muzycznej. Zajęcia dla melomanów prowadzą pedagodzy szkoły muzycznej. I tak, pani profesor Grażyna Kędziora, która jest zarazem opiekunem i przyjacielem grupy Melomani i należą jej się oklaski, choć dzisiaj nie ma tych Państwa. Nie mogę zapomnieć także o Zbyszku Mysiakowskim, który niejednokrotnie prezentował swoją wiedzę, a także o, chyba nie boję się użyć tego słowa, niezastąpionej Weronice Lipieckiej. Mówię, to po prostu kolega mnie zastępuje, także serdeczny którzy najsystematyczniej chodzą, dlatego wyróżnienie. Dziękuję bardzo. Pani Weronice, że po prostu w naszym wieku, że tak powiem, no, powiedzmy do jałów. Mamy okazję zobaczyć tyle pięknych przedstawień. Wy sobie nie, nawet nie wyobrażacie, jakie to jest przeżycie. Opera Nowa Bydgoszcz, bardzo nowoczesna, piękna i w ogóle obsada wspaniała. No i oczywiście tradycyjna opera poznańska. Także Pani Weroniko, dziękujemy za już i prosimy o jeszcze. Brawo, Weronika.